Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie, lecimy w War Thunderze, cały czas chcę się doczłapać do normalnego jakiegoś samolotu. Na razie wygląda to nie za ciekawie. Moim celem, nie ukrywam, jest ten samolot na początek i ten jako taki docelowy. Natomiast obecnie jesteście niestety skazani, chociaż tego mógłbym sobie dziabnąć. Dlaczego nie? No, taki bombowczyk by mi się przydał. Dobra, słuchajcie, dzisiaj polecimy sobie moim najnowszym nabytkiem. To będą najgorsze bitwy na 100% w ogóle na kanale. Otóż mój najnowszy nabytek to jest to. Się nazywa to G50 serię 2. Modyfikacje są tak zrobione, czyli jest to goły samolot. Kupię sobie jeszcze jeden wylot. No i co on potrafi? On nic nie potrafi, no. Wyrzuca, moi drodzy, 0,78 kg na sekundę, czyli standardowo dwie bredy ma. Natomiast jego osiągi przed wymaksowaniem są tak słabe, że chyba jeszcze mi się nie udało nikogo tym strącić, ale lecimy. Mam nadzieję, że szybko wylosuję. 29 tysięcy graczy, więc powinno być ok. Słuchajcie, na razie najlepszy ewidentnie samolot to ten rezerwowy BA-65. Zdecydowanie tym mi się gra najlepiej. Ten tutaj dwupłatowiec, który ostatnio wam pokazywałem tak średnio na jeża, coś tam idzie nim strącić, czasami nawet więcej niż coś. Dobra. Natomiast taki samolot niewymaksowany. No jedziemy, do boju. Jakie ładne zdjęcie. Mogłoby to trochę większe być. Fajnie to jest tutaj zrobione ogólnie, że zdjęcie oryginalnego samolotu. Albo to z gry jest, kto wie. No ale przynajmniej stylizowane na takie. Dobra, moja prędkość to jest 300 na godzinę, moi drodzy. Dobra, tak lecę, ponieważ sobie screenshota zrobię na miniaturkę, żeby mieć. Dobra. Nie no, to strzelanie z tego jest śmieszne, no ale dobra. Łak 3? Łak 3. Nawet nie zamierzam nic działać. Spróbujmy na tego ostatniego. Nie podejrzewam, tym strzelcem strąci. Niepotrzebnie się wziąłem za taki samolot. Może ten? Bez kitu. Ani tu przyspieszenia nie mamy. Nic po prostu. Masakra. Mogę sobie kurka postrzelać. Nie, na czołówkę nie chcę z tobą iść! O nie! No cóż. Na szczęście wykupiony jest jeszcze jeden. Mówiłem, że to będą najgorsze bitwy. Tutaj, żebym coś zdziałał, to jakieś dwupłatowce musiałbym atakować. I-15. Zobaczmy. Tego się uda. P-26. Może to. Dalej MiG-3. No nie gra mi się zbyt dobrze, muszę wam powiedzieć, tymi włochami.
Dobra, udało się coś zniszczyć. Spróbujmy podlecieć do tego. 64, no zbliżam się do niego, ale... Aha, już coś zaczyna działać, chłopak. Ach. Gdzie ja się zapuściłem teraz? Czy uda mi się... Och ty, kurka wodna! Dobra, lecę do swoich. O nie! Okej, moi drodzy, oczywiście druga bitwa. Kolejne dwa samoloty na stracenie. Kamuflaż trochę nie teges, no ale trudno. Co tu się może wydarzyć? 213. Ciekawe, czy to 213 to oznacza jakiś klan? Division? Kupiłem amunicję. Chyba zapomniałem nawet załadować. Heinkel 112. No, Włosi na początku są chyba, nie wiem, najgorszą nacją. Naprawdę. Może Japończycy jeszcze tutaj gorzej by się spisywali. To prawda. Ale ich tu dużo jest. O jeny. Skąd to tyle ich jest? Dobra, to my tutaj. Udało się 400 na godzinę. Jest jakiś gościu. Idzie na... Jest! Kurka wodna! Jest dziadostwo utłuczone. Dwupłatowiec. Mówiłem dwupłatowce, to najlepsze są. O nie! O, ty takie ładne zwroty robisz, tylko że mi silnik rozpieprzył już. Nie polecę teraz. Dobra, jest asysta. No i co? Nie ma sensu dalej lecieć. Niestety. No ale coś tam się zabiło. Mamy jeszcze jeden samolot. Tam już mi się odblokowało po poprzedniej bitwie. Teraz C-202 wziął gościu. Czyli ma lepsze samoloty ogólnie od moich. BR-20. Asysta P26. Kurczę, tu ich znowu za dużo jest. O, tu ktoś jest. Dornier. Z maksymalną prędkością. Uwaga, 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 uwaga. Dupa. Jest ten gościu, co mnie zabił, dziadyka. On nieźle tu widzę lata. Ale kurka dostał! No, to rozumiem. Czy z boku coś mam? Nie. Tu jest. Pięknie! Jak się tak dobrze przytrzyma, to widzę, że idzie, idzie. To gościu musi się nie spodziewać, bo inaczej to... Ha ha ha.
Dobra, 208. Przeładujemy. Nic tutaj, załoga stokowa. Także przeładowanie 20 sekund. Dobra. Kogo by sobie tutaj wybrać? Wszyscy są daleko. Tu jest gościu najbliżej. Ale czy on przeżyje? Już naszych tylu. O, jest jeszcze ten 213. Spróbujemy. Jakie kurka, akrobacje. Dobra, jest asysta. Chciałbym tam polecieć do tego gościa. Nikogo nie ma, więc wszyscy chyba powinni polecieć do licha. Zbliża się. Spróbujmy go jeszcze raz. O, jak mi przykro. Jest jeszcze Heinkel. Tak się czuję, jakbyśmy ich otaczali. Trochę odwupatowiec, to lubimy takie. No, 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 no. Ho, ho, ho. O, widzę, że to tylko trzeba wybierać te dwupłatowce bez kitu. O, jeszcze tutaj ktoś. Czy się uda? Może i się uda. Uwaga, leć, leć do mnie, leć. Niestety, tu był ktoś jeszcze. Takich troszeczkę tak jakbyśmy zamknęli, ale... Jest tu jakiś gościu. To znowu ten. A? O, nie opłacało mu się kiedyś mnie zabić. Z tyłu mam już gościa, ale trudno. Jest! Rozwalili mnie. Dobra, słuchajcie, muszę wziąć inny samolot. Niestety. Znaczy dla mnie to na szczęście, ale... Ktoś tam u góry lata. Teraz spróbujemy tego zniszczyć, no bo co? Na razie jeszcze wszyscy, widzę, dużo samolocików mają. CR-32. Ty będziesz moją ofiarą. Asysta. Niepotrzebnie wytraciłem tyle prędkości. Tu jest gościu w Heinklu. Kurde, coś... No lipa, coś się zasadziło znowu na mnie. Albo się zapuściłem za mocno. Samolot zniszczony, udało się, czyli... Ale mi siedzi na ogonie. No dobra, takie to były bitwy. Nie wiem, czy jeszcze z raz polecieć, czy nie. Może z raz jeszcze polecę. Udało się na te dwupłatowce, by trzeba było polować cały czas. Inaczej to kiepska sprawa. Powinno być sporo expa. No, tego jak się odkryje, to tutaj już 20 wznoszenie, te sprawy, 1 kg wyrzuca, no dobre i to, kurczę, o, już to można kupić, sprężareczka, to od razu, zobaczcie,
I mamy skrzydełka albo silnik. Silnik dużo da. Słuchajcie, moi drodzy, nie ma sensu pokazywać ostatniej bitwy, bo wyskoczyli goście w tych właśnie samolotach, z którymi nie miałem najmniejszej, kurka wodna, szansy na jakąkolwiek walkę. Także mam nadzieję, że następna bitwa będzie już tym samolotem i po prostu odpuścimy sobie wszystko to. Jeszcze tutaj mam jeden do... nie wiem, czy to jest to. Kilka samolotów takich chciałbym wam zaprezentować, których normalnie nie mam, nie miałem. One chyba weszły tutaj dopiero. Zobaczcie, tu dużo tych samolotów jest. I właśnie możecie się spodziewać z tych drzewek. Włosi troszeczkę mnie męczą, mówiąc szczerze. A tutaj jest, no są na przykład ten samolot, na pewno go nie było. Podgląd, proszę bardzo. Gdyby był, to prawdopodobnie bym go odkrył, a mam nieodkryty, więc możecie się takimi samolotami spodziewać filmików. A na razie, no cóż, szkoda, że musieliście obejrzeć moje zmagania tym Włochem. Kurde, niech on jak najszybciej. No jest ładny, ale co z tego, że jest ładny? To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.